pieniędzy trzeba pilnować. Dokładnie tak i o tym przekonała się 48-letnia kobieta, która przejeżdżając przez Szczecinek zatrzymała się na jednej stacji paliw, żeby skorzystać z toalety. Kobieta do toalety weszła ze swoją torebką i jak się później okazało, poprzez roztargnienie zapomniała o torebce, którą pozostawiła w toalecie. Oczywiście o fakcie poinformowała policję, bo okazało się, że w torebce kobieta miała około 6 tysięcy euro, które były przeznaczone na wpłatę zaliczki na kupno mieszkania. Ponadto pieniądze w walucie polskiej to 600 zł i oczywiście dokumenty tożsamości. Teraz policjanci zabezpieczyli nagranie z monitoringu i ustalają sprawców, ponieważ na monitoringu bardzo dokładnie widać, że po kobiecie ktoś jeszcze korzysta z toalety. W mieście mieliśmy do czynienia z pewnym spacerem, to znaczy się spacer wandali. Tak, to był spacer wandala i to pod wpływem alkoholu. Jak zatrzymany sam oświadczył, pod wpływem alkoholu uruchamia mu się szwendacz i chodzi po mieście i tak naprawdę chyba rzeczywiście szukał wrażeń. Zaczął od wybicia szyby na jednym z osiedli mieszkaniowych. Zgłosili właściciele o tym fakcie i poinformowali policję, że mężczyzna oddala się z miejsca zdarzenia. Niemniej jednak przekazali mundurowym rysopis, który pozwolił ujawnić ewentualnego sprawcę. Długo nie szukali, ale kilka ulic dalej najechali na sytuację, kiedy ten sam mężczyzna tym samym przyrządem, którym okazała się tym przyrządem sztacheta wyrwana z ogrodzenia, usiłował uszkodzić drzwi wejściowe do sklepu. Mężczyzna oczywiście został zatrzymany z uwagi na fakt, że był pod wpływem alkoholu. Żeby go przesłuchać, musiał wytrzeźwieć, dlatego noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Był to dobry czas dla mundurowych, żeby zebrać kolejny materiał dowodowy, ponieważ okazało się, że to nie jedyne wyczyny mężczyzny podczas tego spaceru. Mężczyzna kostką polbrukową uszkodził 3 samochody, wybijając w nich szyby. Oczywiście za te wszystkie czyny mężczyzna odpowie, a za uszkodzenie mienia grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności. No i mieliśmy nietrzeźwych kierujących. Muszę przyznać, że miniony tydzień zaliczamy do małego sukcesu, ponieważ na naszych drogach nie odnotowaliśmy żadnego wypadku, ale ciągle o sobie mocno dają znać nietrzeźwi kierujący. W minionym tygodniu zatrzymaliśmy ich aż 7. Myślę, że na uwagę jako osoba, która wpisała się na niechlubną listę, zasługuje 43-letni mężczyzna, który został zatrzymany przez patrol dzielnicowych. Mężczyzna poruszał się motorowerem, mając 3 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu teraz nawet do 2 lat pozbawienia wolności. No i mamy do czynienia nie tylko z pijanymi kierowcami, ale również i z narkotykami. Tak, to są efekty działań szczecineckiej drogówki. Rzeczywiście podczas takiej rutynowej kontroli został zatrzymany pojazd marki BMW. Dziwne zachowanie kierującego, nielogiczne wypowiedzi ukierunkowały mundurowych i okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie niewielkie ilości środków odurzających. To pierwsze z konsekwencji, jakie czekają na młodego 22-latka, ale okazało się, że zachowanie kierującego też pozostawia wiele do wyjaśnienia, stąd pobrana została krew od kierującego, żeby uzyskać odpowiedź, czy mężczyzna kierował pojazdem, znajdując się pod wpływem działania środków odurzających. Młody mężczyzna, pasażer, usłyszał już zarzuty, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a co do kierującego, czekamy ciągle na wyniki badań krwi. Jaki był ten tydzień? Z czym w tym minionym tygodniu zajmowali się strażnicy miejsc? W ostatnim tygodniu, to jest od 5 września do 11 września, strażnicy miejscy podjęli 100 interwencji w stosunku do 129 osób. Za pomocą kamer monitoringu miejskiego ujawniono 43 zdarzenia, z czego w 42 przypadkach interwencje podejmowali strażnicy miejscy. 7 września tego roku całe popołudnie najczęściej występowały zdarzenia w strefie aktywnego wypoczynku na ulicy Kopernika. Były to zdarzenia, gdzie były spożywany alkohol, działy się tam różne nieobyczajne wybryki. Były również przypadki niszczenia urządzeń, które są tam zamontowane. Między innymi około godziny 20:55 operator monitoringu zauważył 3 osoby, które biegały po dachu wiaty. Strażnicy udali się tam na miejsce, zastali tam młodych mężczyzn w wieku od 15 do 17 lat. Biegali po tym dachu,
niszcząc te urządzenie. Jeden z młodych mężczyzn bujał się również na huśtawce, która była przeznaczona dla dzieci młodszych. Na jednego z 17-latków nałożono mandat karny. Z kolei na całą trójkę zostaną skierowane informacje do szkół o ich zachowaniu. W dniu 9 września około godziny 17.30 do Straży Miejskiej wpłynęła informacja o psie, który jest trzymany w bardzo złych warunkach. Strażnicy udali się w to miejsce i rzeczywiście zastali psa, który był bardzo wychudzony. Widać było, że jest niedożywiony. Wszystkie okoliczności, które tam strażnicy zastali, wskazywały na to, że pies jest naprawdę zaniedbany. Był trzymany na bardzo krótkim łańcuchu przy budzie. O całym tym zdarzeniu powiadomiono nasze schronisko. W dniu 10 września około godziny 23.30 na ulicy 28 lutego operator kamer monitoringu miejskiego zauważył trzech mężczyzn. Na skwerze przy kamieniu jeden z młodzieńców zaczął kopać ławkę, po czym ją przewrócił. Następnie szli dalej i przy ulicy Kolejowej pozrywali zabezpieczenia, taśmy zabezpieczające. Mogłoby mieć to skutki takie, że ktoś po prostu mógłby się tam wydarzyć jakiś wypadek. Cała trójka tych mężczyzn została przez strażników wylegitymowana. Sprawcą zniszczeń okazał się 17-letni uczeń jednej z naszych szkół ponadgimnazjalnych. W ostatnim tygodniu również strażnicy brali udział, zabezpieczali imprezy. Między innymi 10 września odbył się osiedlowy piknik rodzinny na osiedlu Trzesieckim. Również 11 września odbywały się wyścigi rowerowe. Organizatorem był rowerowy Szczecinek. Minął tydzień. Dzień dobry, 7 dni za nami, tak jak pan powiedział. Dla naszych strażaków to 10 zdarzeń i likwidowanie 10 zdarzeń, z czego 2 razy pożary, 8 razy miejscowe zagrożenie. Z pożarów 7 dzikie wysypisko śmieci w Szczecinku i 11 pożar samochodu w miejscowości Barwice. Z miejscowych zagrożeń 7 działania związane z bąkoskrzydłymi w miejscowości Radacz. 7 działania związane z drzewem, konarem zwisającym nad jezdnią przy miejscowości Piaski. 8 pomoc policji zespołu ratownictwa medycznego w Szczecinku. 9 samochód osobowy w rowie, pomoc policji przy miejscowości Guda Wielka. 11 zalana piwnica w miejscowości Grabowo. 12 3 zdarzenia. Pierwsze zdarzenie związane z drzewem w Szczecinku na ulicy Polnej. 2 agresywne owady w Szczecinku na ulicy Wiatracznej. I kolejne zdarzenie, 3 również związane z bąkoskrzydłymi.